Dobra, słuchaj. Pytanko dzisiaj takie mam. No. W ogóle, nie, bo jest taka pewna zależność, nie? No. Że na przykład jest dziewczyna. No. I ona tam losowo tyje na przykład 30 kilo, nie? Aha. No. To zazwyczaj ma takie... Na, sód się tak miłosiernie powiększa, jest takie big salami, nie? No nie, no nie sutki, ale wiesz, jakby no tak, no cała jakby, wiesz, no to już nie wygląda tam jak, wiesz, jak takie małe, zgrabne, jak taki, wiesz, no. jak taki wentyl od koła, tam 17-calowego, tylko to już podchodzi pod taki, wiesz, pod taki wentyl od Jelcza, albo Scania. Mm-hmm. No. Wiesz, że jest bigger size, że tak powiem. Mm-hmm. Bigger size, no. Więc to jest pewnie tym spowodowane, że wiesz, że jak po prostu jest większa masa, to się po prostu ten, że się ta skóra rozciąga i przez to ten sód jest taki wielki, nie? Mhm. Tak? Jest to logiczne. Nie wiem. No możliwe, no. No dobra, a teraz jest pytanie, czy jak potem taka, jak taka typiara chudnie, to i sód też się pomniejsza, czy nie? Wiesz co, to jest chyba jak ze skórą, która się rozciągnie, no bo tak... Do pewnego momentu się skóra ma właściwości, że się umie ściągnąć, że tak powiem, no. Z powrotem, ale nie zawsze. Pewnie trzeba operacji, nie? To jest coś takiego jak korekcja suta? No na bank. Wiesz w ogóle, co jest ciekawe? Że sutek to w ogóle jest cały cycek. Nie tylko brodawka, tylko to jest cały cycek. Jak sobie wpiszesz w Google sutek, to ci pokaże, że to jest cały cycek. Cisiu tak zwany. Cysiu tak zwany, no. A z kim ja mogę gadać na takie tematy? Z Kigiuszem? Nie, no niemożliwe. Niemożliwe, jestem... Ciekawostka jest tych ciekawostek, to jeszcze przestrzeń pomiędzy piersiami, to jest zatoka sutkowa. Torówka. O, widzisz właśnie, bo jak tak chłop tak robi, tak nosem, tak... To on w zatoce jest. W zatoce jest, no. To on wtedy zwiedza zatokę. No zwiedza zatokę, no. A jak wali w cyce, to wtedy wjeżdża w zatokę, tak? No tak. Halo. No halo. Mówię, że jak wiesz, że jak wali dziewczynę w cyce, tak zwany, wiesz, jest taki typ seksu, nie? No. To wtedy też penetruje zatokę, żeby można powiedzieć. No tak, a to jest chyba nawet na Hiszpana się nazywa, nie? Nie będę tam, wiesz, nie będę tam zdradzał, nie? Gdzieś tam byłeś, coś widziałeś. Gdzieś, w niejednej zatoce się było, że tak powiem. No, to zazdroszczę. No dobra, czyli ma to właściwości regeneracyjne, a do ilu centa można suta skorygować? A ja nie wiem, co ty w ogóle, ja nie potrzebowałam się tym nigdy interesować. Okej. No tak, bo ty zawsze byłaś w miarę fit. No właśnie teraz po schodach idę, zamiast jechać windą. Ale ty mieszkasz na parterze. W piątym. Aha. I w domu mam schody, w mieszkaniu. A. Tu się nachodzisz. Dobra, to dzięki za ten. Pozdrów tam za ciekawostkę. Pozdrów tam za ciekawostkę i elo. A ty zwiedzaj zatoki, pa. Widzicie, i dostałem takie nieoficjalne zaproszenie, że tak powiem. No. Czyli afera sutkowa nie została jeszcze ten. A to też jest niesamowite. Ej, czyli można powiedzieć, że jak uprawiasz tak zwaną miłość hiszpańską, tak? Że jakby dochodzi do penetracji piersiowej, to jesteś marynarzem? Chyba tak. No. Tak zwany iberyjski pirat. Ty, Bartek, to jest dobre. Iberyjski pirat, jestem iberyjskim piratem.
Dla tych, co nie wiedzą, to Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim. To taka ciekawostka. Iberyjski pirat. Taka hiszpańska inkwizycja trochę, no. Ale morska. Hiszpańska morska. No. To wtedy jest marynarska inkwizycja. No, no. Lol.